Krótka rozgrzewka, łyk wody i start. 14 października z lewińskiego rynku wystartował 6 bieg uliczny Lewin Biega. Prawie 300 uczestników w biegu głównym świadczy o tym, że impreza cieszy się dużym powodzeniem, że oprócz mieszkańców naszej gminy dużo ludzi przyjeżdża z zewnątrz. Widać, że podoba się w Lewinie, a to cieszy mnie i cieszy wszystkich organizatorów. Trasy pieszo-rowerowe na terenie całej gminy przyciągają coraz więcej zainteresowanych. Głównie dzięki pięknym krajobrazom oraz terenom zielonym. Lewin ma bardzo fajne miejsca do biegania. Mamy około 10 km tras pieszo-rowerowych, po których można biegać w przepięknych okolicznościach przyrody, wzdłuż Nysy, koło naszego kąpieliska, także jest bezpiecznie, bo trasa jest bez ruchu motorowego. Tradycje biegów w Lewinie Brzeskim sięgają kilkudziesięciu lat. Wcześniej trasa liczyła około 5 km. Po wydłużeniu przed kilkoma laty dystansu impreza zaczęła cieszyć się większym zainteresowaniem. Od młodości grałem w piłkę, później było zaprzestanie kariery i kolega z pracy mnie namówił, żeby 3 lata temu tutaj wystartować i tak już zostało. Od 3 lat regularnie, 4 razy w tygodniu. Jak dziecko jest takie nadbudliwe w domu, rozrabia i tak dalej, to ja wtedy do lasu idziemy biegać. Dzieci wracają, są spokojniejsze wtedy i... Czuję się świetnie po bieganiu, mam po prostu dużo lepszą formę niż by była bez biegania. Na co dzień w Lewinie Brzeskim funkcjonuje grupa pod nazwą Lewin Biega, która obecnie liczy około 100 członków. Trenerzy pokazują, jak prawidłowo biegać oraz zachęcają właśnie do tego sportu. Biegamy już wiele lat i pomyśleliśmy sobie, że zrobimy coś dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z bieganiem i postanowiliśmy, że weźmiemy się w garść i spikniemy troszkę ludzi. Okazało się super fenomenem, bo zebraliśmy naprawdę sporą grupę ludzi, która ma chęć biegania. Pokazaliśmy, jak biegać. Łukasz jest fizjoterapeutą, także podejście jest bardzo dobre. Zebraliśmy do swojej grupy ludzi takich jak personalnego trenera. Spotykamy się co środę, 18-19, w zależności od pory roku. Teraz po prostu kończymy drugą edycję Akademii Biegania Lewin Biega. W tym roku uczestnicy do pokonania mieli łącznie 10 km, 880 metrów. Trasa biegu jest wyznaczona w taki sposób, aby można było podziwiać to, co mamy fajnego w Lewinie, czyli wały, zobaczyć panoramy miasta i myślę, że oprócz wysiłku biegacze będą mogli pooglądać Lewin z innej perspektywy. Na mecie najlepszy okazał się Marcin Zagórny z Krosna Odrzańskiego. Na podium stanęli również Juri Blachodir z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Paweł Pac z Brzegu.